Co się stało? Chyba mnie zasypało, a w sensie nic mi się nie stało. Troszkę. Zasypało mnie! O Jezu. Zabieram swoje materiały, zabieram wszystkie, już stąd uciekam. Ty dalej kopać. Dowiedziałem się, co to za materiał tamten było w kolorze żółtym. To złoto. Zupełnie niegroźne. Więc musimy iść, to był... O, to złoto. To nie jest całkiem groźne. Ten proszek, co tam widzieliśmy, nie możemy obok niego nic stawiać, bo... Wtedy... To nasza skrzynka. Nie mam zamiaru po nią wracać. Tylko zamiar iść dalej i dalej zbierać materiały. Złoto. No, zupełnie jakoś wspaniałe, nie groźne. O Jezu. Głowa mnie strasznie boli po tym zasypaniu. Muszę... 37. Okrągła... Tylko nie wiem, jak mam tego użyć, tego Irona. Iron. Jak to użyć? Nie wiem. Po angielsku zwany gold. To jest... Mój łeb! Nie! O! Skrzynki! O mój Boże, skrzynki. Nienawidzę skrzynek. Choć one ci pomagają, ale nie ufaj nim nigdy. Mój brat miał na przezwisko skrzynka i chciał mnie zabić. Próbował bynajmniej mnie zabić. Nie, nigdy więcej już tego proszku nie wykopię. Ostrożnie. Bóle nogi. Nadal nie wiem, gdzie jesteśmy. Iron, wszystko nam się przyda. Jeden Iron, no. Dużo. Prawie stack. Tak zwany, że w dzisiaj będzie ciężej te. Stack. Dziwna nazwa, ale to wszystko mnie tego koledzy nauczyli. Nie, co to jest? Coś na L, ale koledzy mi nie powiedzieli, nie byli zbytnio zainteresowani tym czymś. Byli bardziej zainteresowani tym materiałem, który jeszcze nie wiem, jak to się nazywa. Tym czarnym. Nazwę to węgiel. A więc za węgiem, za węglem oni bardziej przypadali. No ja nie. Ale powiedzieli, że to dobry surowiec też do przetrwania. A więc zbieram go, bo tak, skoro tak mówili, oni zawsze mają rację. To trzeba im zaufać. Musimy iść dalej i poszukać surowców. Shit. Ten strumień. To jest za mocny strumień, żeby... Co jest? Zamuruj. Ludzie pomocy. Wysłałem list do takiego jednego... mojego przyjaciela. Nie wiem, czy on jeszcze żyje. Mam nadzieję, że tak, bo... Podobno na górze było trzęsienie ziemi. Podobno było, ale ja nie jestem co do tego pewien. O Jezu, ta noga nie daje mi spokoju.
Był z nami też lekarz w razie nagłych wypadków. Ah!